Dzień dobry. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Adam Kosz. Dzień dobry. I Adam Załęski. Dzień dobry. Z klubu sportowego Mazowia Płock. Tak jest. Powiedzcie mi, jesteście zawodnikami KS Mazowia Płock, czyli gracie w badmintona. Jak to się u was zaczęło? Zaczęło się w drugiej klasie szkoły podstawowej tak naprawdę, tak więc dość dawno, szczerze mówiąc. W szkole podstawowej była sekcja badmintona u mnie w szkole podstawowej numer 6 tak naprawdę. I od tego się zaczęło, tak więc już to trwa, może żeby nie mówić ile, ale około 30 lat. U ciebie? Jeżeli chodzi o mnie, no jestem trochę starszy od Adama. Nie uwierzę. No naprawdę. Tak jest. Ale również zacząłem trenować w 6 szkole podstawowej. Do tego sportu, że tak powiem, przyczynił się trochę tata, bo woził badmintonistów autokarem, bo dosyć liczna była wtedy sekcja. No i tak jeździłem na turnieje i jakoś spodobał mi się ten sport i do trenera poszedłem do 6, no i tak się zaczęło. Czyli troszkę już lat takiego treningu intensywnego za wami. Powiedzcie, jakie dotychczasowe wasze osiągnięcia uważacie za najważniejsze? No tak jak mówiliśmy, zaczęliśmy wcześniej, mieliśmy 10 lat, to te pojawiały się medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, później kadra narodowa też w różnych kategoriach wiekowych. Natomiast teraz głównie skupiamy się na treningu dzieci. To jest dla nas teraz też najważniejsze i można powiedzieć priorytet, ale cały czas jednak siebie również szkolimy i jesteśmy w tym badmintonie seniorskim, tak więc tutaj są turnieje seniorskie podzielone na kategorie wiekowe, bo od pewnego wieku wchodzi się w tę rywalizację, biorąc pod uwagę wiek, więc już tutaj odnosimy sukcesy, wygrywamy Mistrzostwa Polski również, zdobywamy medale Mistrzostw Polski, wygrywamy turnieje międzynarodowe czy ogólnopolskie, tak więc w tych kategoriach różnych wiekowych. Czyli jesteście zarówno zawodnikami, jak i trenerami? Tak to wygląda. No musimy pogodzić te dwie funkcje, tak. Mhm. A jak często trenujecie? W codzienne dni? Jak to wygląda przed zawodami? Codziennie mniej więcej, w tygodniu mamy 3 razy zajęcia. Dzielimy to tak, jak wcześniej wspomniał Adam. Najpierw są zajęcia dla dzieci, potem my wchodzimy na kort, trenujemy. Jeżeli nie mamy wyjazdów swoich zawodów, to czasami jeszcze sobota, niedziela trenujemy sobie między tutaj z koleżankami i kolegami. Mhm. To jest dla was jeszcze taka praca zawodowa, czy już przyjemność? Myślę, że bardziej już przyjemność. Jeżeli chodzi o pracę zawodową, no to ta z dziećmi, a tak to bardziej to robimy już dla fanu. Mhm. I co wam to daje, takie treningi? Bo rozumiem, że kondycja sportowa to widać, że jest okej, ale co jeszcze wam dają takie treningi i udziały w zawodach? Znaczy, przede wszystkim jest to tak, jak jeszcze podkreślę, bardzo dyscyplina wszechstronna, naprawdę tych umiejętności czy cech motorycznych trzeba posiadać wiele i wiele się rozwija jednocześnie, więc to jest dla nas istotne, ale to tak jak my zawsze dzieciaczkom powtarzamy, pasja, rozwijać swoją pasję, mieć jakiś cel, nie tylko rzeczy zawodowe powiedzmy, czy rodzinne, ale coś dla siebie, coś takiego, co będzie motywowało dalej do pracy, do spotykania się w gronie znajomych i tak dalej. To tak naprawdę szeroki zakres plusów. Uprawianie jakiegokolwiek sportu. No my zachęcamy jak najbardziej do badmintona, ale wyjazdy na turnieje, wyjazdy, spotykanie z ludźmi, granie przede wszystkim, tak? I fan z tego, to co powiedział Adam, to są takie najważniejsze rzeczy. Jakie cechy trzeba posiadać, żeby dobrze grać badmintona? No, krótko mówiąc, wszystkie. Ale tak krótko mówiąc, ale no, przede wszystkim no, wytrwałość, koncentracja, skoczność, gibkość. No naprawdę badminton jest wszechstronną dyscypliną. Wiem, że się, wiem, że się kojarzy słuchaczom jako dyscyplina i walczymy z tym stereotypem, jako dyscyplina plażowa, nazywana potocznie kometką, czy
czy można spotkać różne inne nazwy. Natomiast jest to sport olimpijski od 92 roku, od Barcelony. I zawodowy sport, tak jak my uprawiamy, czy kadrowicze uprawiają, to naprawdę wymaga dużego poświęcenia i tych cech motorycznych wielu tak naprawdę. Nawet jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć sobie to na YouTubie, może wpisać jakiś mecz, jakikolwiek badminton wpisze i to na najwyższym poziomie, to na pewno zmieni trochę optykę na to wszystko, no bo to jednak jest dużo biegania, tak jak Adaś powiedział, skoczności, zwrotności, szybkości, koordynacji. Tak więc. Dodam jeszcze, jeżeli nas słuchają tutaj i kibice formuły, czy różnego rodzaju szybkościowych dyscyplin, że no badminton jest najszybszą dyscypliną i lotka, no teraz akurat ustanowiony jest rekord, 493 km na godzinę leci. Po uderzeniu, tak. Po uderzeniu. Tak. Dobrze, że jest lekka. Dobrze, że jest lekka i ma taką formę, to jest faza początkowa po uderzeniu, bo to lotka jest nie na zwalnia. Tyle, że to zwalnia, wiadomo, bo tak jest skonstruowana. Natomiast tak, jak Adaś mówi, to ta prędkość początkowa jest spora, robi wrażenie. U tych najlepszych, to jest rekord. Wiem, że w tym roku już byliście na zawodach w marcu. A jakie plany sportowe macie na ten rok? I może jeszcze najpierw pochwalcie się, co tam w marcu się wydarzyło, bo wiem, że to było fajne. No, byliśmy w marcu na międzynarodowych mistrzostwach Polski, tak można powiedzieć, zawodnicy z różnych krajów Europy, z Hiszpanii, z Danii, ze Szwecji, bardzo ciekawi zawodnicy byli, z którymi się zmierzyliśmy w grupie tak naprawdę. To brązowy medaliści mistrzostw świata, zwycięzcy takich najważniejszych turniejów międzynarodowych. Tam Adam z Moniką Bieńkowską, którą przy okazji pozdrawiamy, zajął pierwsze miejsce, wygrał cały turniej. Ja z koleżanką z Suchedniowa, dokładnie z Kielc, ale trenującą w Suchedniowie, zdobyliśmy srebrny medal, ale nie zagraliśmy w finale, jakby można było wnioskować po tym, co mówię, bo to były dwie różne kategorie wiekowe. Mm-hmm. Tak było. No to bardzo gratuluję. To w takim razie, co jeszcze w tym roku? To może Adam. Planujemy za 2 tygodnie jechać na turniej taki przygotowawczy do Częstochowy. Następnie mamy turniej w Austrii na początku maja. Następnie mamy Mistrzostwa Polski w czerwcu. No i finalnie szykujemy się do Mistrzostw Świata w Korei we wrześniu. No, Mistrzostwa Świata w Korei to brzmi poważnie i drogo. Jak udaje wam się wyjechać na takie zawody? No tak, tutaj plan był już wcześniej, żebyśmy zrealizowali właśnie taki cel jak wyjazd na Mistrzostwa Świata, natomiast budżet klubu, który reprezentujemy, no, czy nas samych, no, ogranicza nas trochę w tym temacie, żebyśmy wyjechali na takie mistrzostwa, więc poprosiliśmy, napisaliśmy wniosek do PKN Orlen o sponsoring i ku naszej radości, tak? Bo może nie zaskoczeniu, ale ku naszej radości był pozytywny, więc cieszymy się bardzo, dziękujemy za wsparcie i przez to, że PKN Orlen nas sfinansuje, będziemy mogli zrealizować ten nasz cel wylotu na Mistrzostwa Świata do Korei. Świetnie, w takim razie ja bardzo mocno trzymam kciuki. Myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, również. Życzę wam osiągnięcia waszych celów zawodowych i co, czekamy na Koreę. Oczywiście, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, tak. Tam, dziękuję. Moimi gośćmi byli Adam Kosz. Dziękuję. I Adam Załęski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.